Kupa jednorożca. Nie! Nie! Mogę? KitKat o smaku cementu. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylak Vlog. Dzisiaj znowu jestem z Izą. Hej! Walk in the garden. I chciałam tylko powiedzieć, że niedawno nagrywałyśmy zamiany kosmetyczek, a dzisiaj będziemy żarły. Bo to jest to, co lubimy obie, prawda? Zdecydowanie. To jest niesamowite, bo ja właśnie jak patrzę, jak ty testujesz rzeczy u siebie przed na Instagramie i TikToku, to mam takie jesteś taką mną! Jesteśmy takie podobne! Jedźmy razem, proszę! Jedźmy razem! Jakby nikt mi tak pięknie nie powiedział, Boże, jakby to dotknęło mojego serduszka, tak? Naprawdę. Ja wiem, że jedzenie w ogóle razem to jest najlepsza rzecz ever. W ogóle jedzenie to jest jedna z najważniejszych, najfajniejszych, najwspanialszych, najrozsądniejszych rzeczy, jakie można zrobić w swoim życiu. Dziękuję. O, i Alan. Dziękujemy bardzo, przerwa na reklamie, do widzenia! Może wyjaśnię odcinek, w ogóle wyjaśnię, po co tu jesteśmy. A więc spotkałyśmy się na żarcie. To będzie walka. Będziemy jeść, ale też trochę rywalizować ze sobą. Tak, będzie to walka na szczęście na jedzenie, a nie na muskuły. Będziemy próbowały zgadnąć smaki KitKatów, bo kupiłam bardzo dziwne smaki KitKatów i to jak gdyby będzie wyzwanie naszych kubków smakowych. A to będzie tak, że będziemy widzieć. Tak, ale nie opakowanie. Będą niektóre takie trochę bardziej trudniejsze. Wystarczy, że zgadniemy na przykład jeden albo dwa składniki i ogólnie zdobywamy punkty. I kto przegra, będzie miał karę. A, myślałam, że chcesz mnie ukarać za to, co było ostatnim razem. Uff. W zasadzie, wiesz co, jak przegrasz, to możemy to też podpiąć pod to. To będzie ta kara za te 3 godziny siedzenia i klejenia tych koszmarnych perełek. No i znowu mi się przykleił do boku, znowu się nie przykleił do oka, jakby I'm done. Ale wracając, jakby odchodzę od mojej traumy, mam dwa pomysły na karę i jako, że jesteś gościnią, to będziesz mogła wybrać. Jaka łaskawa! Zaprosiła mnie i pierwsze co już wyjeżdża z karą. A więc mamy tak, dwie kary do wyboru, obie są związane z TikTokiem. I jakby co, ta kara też jest dla mnie, jeżeli ja przegram, więc żeby nie było. Ta, która przegra, musi nagrać TikToka z piosenką dla tej drugiej osoby, bez wyjaśnienia, że to jest na zasadzie o, bo Aga albo o, bo Iza mnie zmusiła. Nie, nie, nie. Wrzucamy TikToka z piosenką dla tej drugiej osoby. Mam ci zaśpiewać wymyśloną przez siebie piosenkę dla ciebie. Tak, ale publicznie do twoich ludzi. Publicznie. Proszę cię, ja bym się nie kompromitowała na każdym kroku publicznie, co to jest? Spoko, ja też mam lata doświadczenia w kompromitowaniu się, więc jakby... Ale mocna rzecz, mocna. A druga, też znowu bez wyjaśnienia o co chodzi, musisz powiedzieć jakiś swój, albo ja będę musiała powiedzieć jakiś jakby swój sekret, tyle, że ten sekret będzie wymyślony przez którąś z nas. Typu, słuchajcie, jakby długo się z tym kryłam, jest mi z tym źle, bla, bla, ale moim sekretem jest bla, bla. I przez jakiś czas to musi zostać niewyjaśnione. Jestem już wyjątkowo odpowiednio zestresowana. Możemy zaczynać. Ale musisz wybrać karę. Wolę ci zaśpiewać piosenkę. No to ja też będę musiała tobie zaśpiewać piosenkę. O tobie. No dobrze, więc skoro zasady mamy wyjaśnione, to chyba jesteśmy gotowe na pierwszy smak. Jadłam w życiu tylko dwa smaki, więc ogólnie... O! Dobra, wygląda biała czekolada. Nie tutaj biała czekolady. Smacznego. Smacznego, na razie pachnie jak biała czekolada, niestety. No jest tam coś takiego mdławo-budyniowatego. No, jest takie jak płatki z mlekiem. To się po prostu takie... O Jezu, no. Ja nie wiem, co powiedzieć. To jest po prostu żaden. Smak żaden. No mleczny, no nie wiem. No bo tu nie ma... Ja nic innego nie czuję. Ja bym powiedziała, że to jest jakieś mleko. Coś mlecznego. Jakbym miała obstawić, że tam jest jakoś narysowany konkretny smak, no, to bym powiedziała, że to są na przykład lody śmietankowe. No bo nie mogli powiedzieć, że no KitKat biała czekolada, no, nie? Tak. Raczej. Znaczy pewnie jest, ale raczej takiej nie mamy. No to ja bym powiedziała właśnie takie, ale płatki z mlekiem. Uwaga. O nie! Chyba nic nie zgadł. O nie, to jest mogę chyba. To po prostu jest sernik. Sernik? To nie jest sernik. Kochana, jakby zjadłam w swoim życiu dużo serników, to jest jeden z moich ulubionych ciast. Ja też, dziękuję. I ja wnioskuję, że to, i to jest jeszcze japoński sernik. Tu nie w ogóle sera, Nie, bo to ma taki śmietankowo nijaki, a ser ma jednak głęboki, lekko kwaskowaty, taki twarogowy. Ja tego nie zaliczam w ogóle, w sensie jakby... No dobra, no obie nie mamy punktu. W życiu bym nie zgadła. Sernik. Okej, okay. No dobra. Jestem zawiedziona tym KitKatem. Uwaga. Ja przeczyszczę sobie kubki smakowe. O, ja też to zrobię. O, jaki ładny kolor! Myślę, czy dziwny Jesus, taki. Czy to jest KitKat o smaku cementu? Czy to jest jakaś dziwna współpraca KitKat z, nie wiem, z Castoramą? Jak pachnie ładnie. Jezu, jak to... Ciastolina. Czy ja mam coś z nosem? Może ja mam coś z nosem? Może mnie po prostu coś... Ej, ale dobre. Kocham to, że mamy tak zupełnie spojrzenia na rzeczy. Pamiętasz kosmetyki? Wiem, ale to smakuje mydłem. To smakuje jak ciastolina o smaku mydła. Tak, jest trochę mydlane, ale...
Jest mi przykro, jak to je. Aga, dlaczego mi to robisz? Czy mnie zaprosiłaś tu z sens? Tak, nie. Jest mydlany posmak, ale ja chyba wiem, jaki to może być smak. Bo jak ty powiesz, to ja się mogę zasugerować, albo podkreślić twoją odpowiedź. Siła sugestii, niech to niesprawiedliwe. Gra jest, wiesz, o dużą stawkę. Tak. Też kartkę, czy będziesz Nie, ja telefon? Sobie chyba będę na telefonie zapisywać. Dobra, mam. Mogę? Dobra, no to ja mam zapisane ciasto albo deser z borówką amerykańską. No to ja to nazywam jagodą, bo jako cały świat nie odróżnia jagody od borówki amerykańskiej, ale ten mdławo-gaciowaty kolor sugerowałby właśnie coś takiego. Tam to było bardzo konkretne, bo sernikiem to obstawiałabym muffinki. Bo one też mają taki mdławo-nijaki posmak i właśnie taki jagodowy hint. Jak to są muffinki, to dostajesz tak 1,5 punkta. Jak to za bycie super specific. Co my mamy? Muffinka z borówką. Nie! Tak. Nie! Nie! Muffinka? Dokładnie, proszę cię. Dobra, ja zgadzam amerykańską borówkę. Ale i też ciasto. Tak, więc jakby totalnie też ci się należy. A ty jagodę. Czy dostajemy po jednym punkcie? Tak, bo jakby. To jest sprawiedliwe. Wow, blueberry muffin. Ale patrz, że to ma taki sam obrzydliwy kolor jak w środku, nie kłamali. Nie, no, no to ma trochę lepszy. Ale mnie by to nie przeraziło, mam takie this is interesting. Musisz wiedzieć o mnie jedną rzecz. No właśnie, tak się teraz już przekonuję, że no co powiedz, co jest nie tak? Jest ze mną nie tak to, że mam tak zwaną synestezję, jak się dowiedziałam. Na przykład kolory mają dla mnie konkretny smak i smaki mają dla mnie konkretny kolor. I na przykład problem jest taki, że jak coś odbiega od tego koloru, jaki jest naturalnie, to trochę mi się robi tak niedobrze. Na przykład nie wypiłabym ci zielonego mleka. Co ty mówisz? Moja mama kiedyś chciała zrobić taki, wiesz, fancy obiad, przychodził mój chłopak, chciała się postarać. I kupiła niebieskiego kalafiora. I widziałam taki dosłownie jeden mały kawałeczek na widelcu do ust, musiałam to wypluć, bo byłam pewna, że po prostu jakbym się napiła atramentu. Miałam dosłownie smak atramentu w ustach i nie jestem w stanie nad tym przejść, więc ten kolor tego gaciowatego mydła, no jakby to było traumatyczne doświadczenie. Ja to kocham. Dobra, więc jesteśmy chyba gotowe na kolejny smak. Okej, czekoladowy. Tyle można rzec. Bardzo czekoladowy. Pachnie bardzo tak czekoladowo, tak. Trochę jak ten, jak Prince Polo. Ma coś takiego nostalgicznie starego w zapachu. Tak, właśnie i trochę mi to pachnie tak tym. O, co? Właśnie też się zdziwiłam. Nie spodziewałam się tego w ogóle. Czym jesteś? To jest trudniejsze, niż myślałam. To może być dużo rzeczy. No. A oni są bardzo specyficzni w tym, co tam jest na tym obrazku. Czy to jest jakiś mega trudny smak? Powiem ci, że jak ty nie zgadniesz, to będę... Będzie mi smutno. Ej, to jest jakaś już podpowiedź, tak? Jakby... Czyli to nie jest jakiś mega trudny smak. Ale jest dosyć ulepne. Jakby jest takie gęsto, lepkie, takie... Ale czy to jest żółte? Czemu to jest żółte? To jest żółte jest, no. Jaka jest rzecz, która łączy te rzeczy? Bo dla mnie oddzielnie smakuje to, co jest to kakaowe, oddzielnie no ten środek smakuje dla mnie bułką z budyniem. Chamską z sklepiku szkolnego, taką bułką z budyniem. A dla mnie właśnie smakuje czymś konkretnym, tylko mi właśnie to się nie łączy z tą czekoladą i dlatego się zastanawiam, o co chodzi. To nie jest takie proste, jak się nie widzi opakowania. Dobra, zaryzykuję. Ja też zaryzykuję. No ja nie wiem, czy w ogóle istnieje takie ciastko, ale jakby istniało, to tak by smakowało. To powiedz. Brownie i blondie, które ma płynne wnętrze, taki lava cake, tylko że czekoladowy z białym wnętrzem. I mi się wydaje, że ten środek to jest matcha, bo jest taki no, żółtawo-zielonkawy i miałam takie coś, że może jest tam trochę zielonej herbaty, ale nie wiem. I właśnie myślałam, że takie, że ala właśnie takie ciastko z czekoladą, czekolada z matchą, coś takiego. Nie wiem. Ale myślę, że to jest totalny fail. Myślę, że dobrze myślisz. Idealnie. Czy to jest po prostu brownie? Nie, to jest po prostu pistacja. Co? To może jest jakieś przeterminowane. Czy oni nas okłamują? Tak, byłoby to możliwe, słuchaj. No do, dobra, to jest przeterminowane, o Jezu. Ale nie, to jest o smaku wiewiórki, przepraszam. Tak, właśnie. To jest o smaku wiewiórki, no, jakby... Już mamy wyjaśnione. KitKat, co z wami? Ale dlaczego to było z taką czekoladą? Ale widzisz, kolor był taki... Ale to nie ma sensu. No nie ma. To jak pistacja do czekolady z budyniem. No, no to mamy super dużo punktów. Tam nawet nie było zalążka pistacjowego tak. smaku. On jest taki zielony, on jest taki lekko słony. Takich skażonych orzeszków. Ja bym była, jakbyśmy czuły tę pistację, ja bym była jak ta wiewiórka. Ja bym tam siedziała już tak. Jakby ja już bym czekała na tego. To nie, to jest skam. Jak lubicie pistację, nie kupujcie. Jak lubicie brownie z budyniowym środkiem, możecie kupić. To wygląda jak kupa jednorożca. Mam dokładnie takie samo mydło, tak. To jest znowu z tym mydłem! Ale mam takie mydło, no chyba z 4 szpaków. Ja uważam, że to jest kupa jednorożca. O Jezu. Nie pachnie jakoś ładnie. Właśnie, pachnie jak zawieszka do samochodu. A ja chciałam powiedzieć, o jak ładnie pachnie. Koniec tego! Już nigdy więcej z tobą nie nagrywam jedzenia! Nie, że ty.
Jest w tym coś obrzydliwego, w tym jak to wygląda. To w ogóle nie wygląda jak jedzenie. Jak właśnie chciałam powiedzieć, jak jedzenie, no bo to wygląda bardziej jak zabawka, ale spróbuję. Teraz będę myśleć, że to jest świecowa kredka i tego nie zjem. Dziękuję, Aga. Fantastycznie. Świecowa kredka, o, jakie pyszne. To będzie moja taktyka. O Jezu, jakie to jest niedobre! Wejdź! Ja chyba nawet wiem, co to może być. I to jest dobre. Ważne. To jest dobre. Czy to będzie ta kredka świecowa? Tak, ma coś takiego z kredki świecowej w sobie. Och, taką mdławość. Nie psuj mi tego! Ja chyba wiem, co to jest. Ten wygląd jest bardzo specyficzny. Wiem. Jeśli to są znowu jakieś japońskie KitKaty, to jest nawet możliwe, że trafiłam w dziesiątkę. No to co dałaś? Tort urodzinowy razem ze świeczkami. Wow! Ja dałam właśnie birthday cake. Bo, dobra jesteś! Bo to mi się kojarzy, no, jak te właśnie... Jak, bo w Stanach, że oni mają właśnie jedno ciasto urodzinowe i nazywają to po prostu birthday cake. Simsach. Ale czemu ze świec... A, no dobra, bo no bo smakuje jak... Przecież te świeczki to kredki świecowe są. Ja się nie zgadzam i ja bym to jadła. Gratulacje wam życzę! To dokładnie wygląda tak, jak powinno. Jakby tak, tu jak nie ma skamu. No? Jest okropne. Jest dobre. Jak, myślę taki... Właśnie... To jest taki tort, żeby w ogóle go nie tknęłabym tego. No, na to nie spojrzała. Tak. I ktoś to nazywa ciastem. Tak, ale to jest bardziej takie na zasadzie, to nie ma smakować. To ma być skojarzenie z dzieciństwa, bo oni tym się żywią co urodziny od dzieciaka. I potem masz to ciasto jako dorosła i ono się nie smakuje, ono nie jest do jedzenia. Kto je weselne torty? Nikt. One miały być ładne. Nie, nikt nie je weselnych tortów. Nawet panna młoda i pan młody nie jedzą. A tak serio, to ile byś dała na 5? 1. Okay. No dobra, ale co, mamy po jednym punkcie? No, jeden tak nie może być. W sensie, mamy teraz 2-2. To jest absurdalne. Ale powiem ci, że nigdy nie miałam takiej osoby do testów jedzenia, która miała zupełnie oddzielne zdanie. That's obvious. Chyba, że jest o smaku trawy. O, szpin. O! Lubisz szpinak? Lubię, ale no nie w KitKacie! Jak myślałam, lody szpinakowe i były pyszne. Nie, to jest totalnie poza moją granicą jakiegokolwiek komfortu. Tak? Zjedzenie lodów o smaku wytrawnego czegokolwiek. A burak albo marchewka? No. Pyszne! Jadłam. I buraka, i marchewkę, przecież one są słodkie. Naturalnie są słodkie. Widzę, że ciebie jesteś tak... To jak ja z tymi perełkami, to ty już masz takie... Okej, oddychaj, oddychaj. Szpinakowy KitKat. Fasolki, bitbuzy i wszystkich smaków. To teraz ja spróbuję. O Boże, to jest tak niedobre. Patrz, co mi zrobiłaś. A płaczesz już? 5 na 5. Aż mi się szansa odkleja. A ty ile byś dał? Jakby moja ocena smaku byłoby zupełnie minus milion na 5, ale jeśli miałabym być jaka obiektywna, oddanie smaku do tego, czym myślę, że to jest, a już myślę, że obie wiemy, czym to jest, no to faktycznie to jest 5 na 5. Jest tak samo obrzydliwe, jak to do picia. A, czyli nie pijesz? W życiu. Zapiszę, żeby nie było. To jest jedyna japońska rzecz, której naprawdę tak... To mnie odrzuca. Ja chyba pisałam, że to jest takie true, takie matcha zwykłe. Matcha, no. Double matcha po prostu. A, double matcha! Dlatego to było takie... Double matcha. Tak, jeśli lubicie matcha, będziecie zachwyceni tym KitKatem. I nie dziwię się, że japoński KitKat o smaku matcha jest tak perfekcyjny, bo zakładam, że też został zrobiony po bożemu, nie? Jest nie dość, że... Matcha to jeszcze pasta z zielonej herbaty. To smakuje jak pasta z trawy. Dobra, czyli mamy w teorii po punkcie, ja czyli na razie napiję. Idziemy ten równo. Bardzo mi się to nie podoba, ale jeszcze mamy sporo KitKatów. Wchodzimy na wyższy poziom, tak wam tylko powiem. Uuu, czyli ty nam tu zrobiłaś levele w ogóle. To ładnie pachnie. O, ale czym? Jezu, ja wiem czym. Nie! Ja wiem! Nie! Nie! Ja wiem! Ja tak nie muszę tego gryźć! Ja wiem po prostu ten zapach. Znaczy, może ja się w ogóle mylę, może totalnie teraz... Dobra, wezmę gryza, zanim będę tak koco połować. Naprawdę już tak szybko. Mam dosłownie o tym samym smaku... zapachu świeczkę. O smaku pewnie też. Czy my możemy skończyć z świeczkami? Kosmetykami? Ładną! Naprawdę ładną. Ale to jest tak dobre. To musi być to. A jak się pomylę, to będzie mi bardzo przykro, bo jestem tego tak super przekonana. Mam wrażenie, że to jest coś takiego dziwnego, co kiedyś jadłam. Kurczę, spróbuję. Powiem ci, że zapach jest dużo inny od smaku. Mi pachnie trochę owocem. Owocem? No.
W sensie takie mleczne, ale coś ma w sobie z owoca jakby. Mi się to kojarzy z czymś, co jadłam u mojej mamy. Jakby do tego dodać trochę białej czekolady, to w zasadzie by to było to. Więc możesz powiedzieć, co masz? Ja mam, że jest to popcorn solony karmel. Bo popcorn. Pierwsze co miałam taki uprażony, popcornowy vibe. Ja miałam takie, że to może być słony karmel. Ten środek mnie właśnie jakoś tak, dla mnie był taki trochę mączno-orzechowy. Bym powiedziała, że to jest, uwaga, kasztan jadalny. Ale czekolada biała mi do tego czy nie pasuje. Czy my jesteśmy w tym samym uniwersum? Właśnie mi się wydaje, że nie, bo jak mi coś smakuje, to tobie nie. Jak ty widziałaś od razu, to ja miałam takie, Jezu, co to może być? U mojej mamy, bo ona mieszka w Szwajcarii, je się kasztany jadalne, jakieś takie pasty z kasztanów i tak dalej, ale nie wiem, czy to jest to, bo mi nie pasuje ta biała czekolada. Nigdy nie jadłam kasztana jadalnego, dlatego że nawet jeśli wiem, że to nie jest ten kasztan, co jest z drzewa i co je się, to jakby to jest kasztan. No jakby weź podejść pod drzewo i zjedz kasztan. Nie jej się ich spod drzewa. Ja wiem, ale no jakby. No powiem ci, że nie spodziewałam się, że zgadniesz. Kasztan. To jest kasztan. Ludzie, to jest kasztan! Ale ja byłam pewna na początku, że to jest właśnie jakiś karmel i sobie myślę, ej! Ale to może przez to, że ja jadłam, a ty nie jadłaś, więc ty nie miałaś jakby... Ale teraz wiem, że lubię kasztan, nawet jak go nie jadłam. A podkusiłam cię do spróbowania kasztana. Ma w sobie taki właśnie prażony vibe, no bo orzech, kaszt, no kurde, no. Dobra. Jestem in shock i pełna podziwu, że w ogóle wpadłaś na coś takiego, to jest... Okej! Okay. Mam jeden punkt więcej! Teraz tylko muszę to utrzymać, Aga, nie swaj ludzi. Okay. Jeśli ty masz jeden punkt więcej, to, znaczy, to ja mam jeden punkt mniej. Dobra, Jezu. A tam coś no właśnie się śwituje. A tu tak, wiesz, odwrotnie. O Jezu, jak dziwnie! O, jak to? Mam perfumy o tym za... Czy my możemy przestać? Okej, okay, nie, to ja się muszę uspokoić. To jest normalne, że porównujesz to do rzeczy, które masz, a ja mam takie, to pachnie jak jedzenie, a te, krytyki świecowe, mam taką świeczkę, kosmetyki. Ale to ma tak kosmetyczny zapach. Ale ja totalnie wiem, co to jest po samym zapachu. A sam muszę coś zanotować. Proszę mnie patrzeć. Totalnie mi nie... Teraz mam to, co ty. Pachniało mi ładnie i dokładnie wiedziałam, co to jest. Zjadłam i mówię nie. Ja się boję tego zjeść, bo jeśli ty nie dasz rady, to ja tu umrę. Jakby... Ja spyszę! Radek może wziąć mojego kompa. Niam, 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 niam. Czy tam jest szampon w środku? Dobra, ja... Ty się nie śmiej! Weź se kawałek, no! Weź se kawałek! A pani spróbuje! Odłącz od drugiej strony. Hojność! No, pani se spróbuje. Nie, bo ta stoi i się śmieje. Jak cię wykręciło! Ej, to smakuje jak szampon. Jak szampon, jak pianka do golenia. Najtańszy taki. Taki hamuwa, nie? Taki familijny, zielony. To nie to, że szampon, to ten najtańszy! To ten z tej najdolniejszej półki, tej takiej najgorszej. Ale ja, o dziwo, wiem, co ma taki szamponiasty smak. No i teraz ja jestem... Ja teraz też nie wiem, bo po zapachu było nawet nieźle. Ale to pachnie naprawdę pięknie, ale smakuje... No właśnie. Ja strzeliłam yuzu. O, a ja w ogóle w drugą stronę. Ja strzeliłam Earl Grey. A, to miałam pierwszą jaśminową herbatę. Ale yuzu jest kwaśne. No, a tam masz taki cytryniasty. To jest bergamotka, moim zdaniem. Nie, bergamotka to jest gorzka taka bardzo. Ale nie, no może to jest... No, perfumiasta jest bergamotka. No, to ma herbaciany smak, więc dlatego pierwszy mój był jaśminowa herbata, bo zapach był kwiatowy. Ale po rozgryzieniu był bardziej cytrusowo-dziwnowocowy. No. I wydaje mi się, że czasem jak jest yuzu gdzieś rysowane, są takie białe kwiatki przy nim. O! Dobra, ale to jest bardzo teraz ważna rzecz, którą... Obstawiasz z tych Nie. Ja nie, no powiedziałaś, że tą drugą. No to yuzu, tak jakby, będę słowna. Moje drogie, milk tea. Herbata z mlekiem. Herbata z mlekiem? Ale dobra, no jest herbata. Masz pół punkta. Czyli to jest taka, no właśnie, pół punkta. Herbata z mlekiem to jest świętokradztwo. To jest brak klasy. Nie to ma. Jest zupełne zrujnowanie herbaty. Do czarnej wolno. To nie znaczy, że się powinny. Zielonej nie bezczeszcze. Jakbyś powiedziała, że lejesz mleko do zielonej herbaty, to bym stąd nie. Wyszła. A z drugiej strony do maczy się leje mleko. Macza jest obrzydliwa. O, co za różnica. Czy my możemy poprowadzić jakiś podcast o jedzeniu, bo ja chcę z tobą dyskutować. Ktoś był na tyle bezczelny, żeby w tym chmurku napisać happy. Bo ta herbata czy nasza mina happy. Była happy? Nie ale, była. Ale od razu wiedziałam, że to herbata. Na zasadzie czarna Earl Grey herbata. A ja mam takie jaśminowa herbata, to był... Trzeba było się ja tego nie będę jeść, ja to będę już teraz tylko wąchać. To tak ciemno. What is this? No i znowu pachnie dokładnie po prostu czekoladą. Ej, ale no jest naprawdę mega ciemny i taki bardzo mocno czekoladowy. Jak masz najbardziej bestsellerową polską książkę, taką
Moreno. Wow! No ale to prawda, pachnie takim czystym kakao. Uwielbiam twój śmiech. To jest ten najdziwniejszy, znaczy ten najgłupszy śmiech, jaki mogę zrobić. Nie! Ale jest blisko. Śmiejesz jak chomik. Możemy założyć minizo. Mewa i chomik. O Jezu, jakie to... Zjadłaś maszko? Okej, okay, ja tak już... masz? Tak, bo ja jak czym dłużej myślę, tym bardziej kombinuję. A czym bardziej kombinuję, tym bardziej oddalam się od celu. A, widzisz. To ja teraz muszę spróbować. To jest to. Nie, no nie, ja... ja zostawiam na tym, a ty już zapisałaś? Tak, nie, bo jakby zmyliło mnie, jak zobaczyłam wnętrze, ale ono jest po prostu waflem. Ono nie jest różowe, ono tak padało pod tym kątem, że jest różowe, ale ono jest po prostu waflem. Więc oni tam nie postarali się, moim zdaniem, zafarbować tego wafla i dlatego jest taki dziwny. Ono jest bardzo mocno czekoladowy, to na pewno. Aż mydlący, ja w ogóle nie lubię czekoladowego smaku. Nie lubię lodów czekoladowych, nie lubię ciasta czekoladowego. Jakby, tylko lubię czekoladę po prostu. Go! Więcej dla ciebie. Przynajmniej wiesz, jak zginie stąd coś czekoladowego, to nie byłam, to je. Tak, to na pewno. Ale najgorsze jest to, że ja mam ochotę po prostu napisać czekolada, ale napiszę coś, co będzie bardziej fancy. Ale dobra, jestem pewna, że to nie jest to, więc bardzo możliwe, że dostaniesz ten dodatkowy punkt. Ja powiedziałam, że to jest brownie. Po prostu. Proste, zwykłe brownie. Zapisałam. No jakby, co jest najbardziej czekoladowym, czekoladowo-czekoladową formą? Zapisałam to samo i myślę sobie, nie, to jest żałosne, jakby to jest zbyt proste. No tak, no, ale to naprawdę no tak bo to smakuje. Tak smakuje, no. Jest to KitKat o smaku czekolady, ale napisali, że jest to czekolada o idealnej słodkości do kawy. Czyli nie normalnej słodkości, tylko mniej słodkiej, żeby idealnie pasowała do kawy. Czy ty siebie słyszysz? Tak. I nawet nie wiem, jak mam wam to opisać lepiej. For coffee break! Tak. To mi rozwaliło mózg. Pamiętasz, jak powiedziałam, dla mnie to smakuje po prostu jak czekolada. Ale najgorsze jest to, że ja mam ochotę po prostu napisać czekolada. Wow, Aga, brawo! Ja bym to chętnie przetestowała, czy rzeczywiście tak jest, ale ogólnie zwykle do kawy powinny być słodsze rzeczy, bo kawa jest gorzka. To jest w ogóle niezgadywalne. Nie byłabyś w stanie czegoś nie, takiego zgadłabyś, jakbyś powiedziała czekoladowy, to aha, byś no zgadła. Chyba, że tak. No, o i Jezu. Na zasadzie, wiesz, no to smakowało po prostu czekoladowo. Miałyśmy dobry odruch, ale myśmy takie, nie, this is too easy. No bo brownie jest takie gorzkawe, bo jest jednak na ciemnej czekoladzie, nie? Tak. Więc jak gdyby I'm with you. Jakby no trudno, zapisałyśmy no. To samo, ale byłyśmy mega blisko. Myślę, że nie zjem KitKata przez najbliższe kilka lat. Proszę bardzo, you're welcome. A kupiłam sobie płatki o smaku KitKata i już mnie chyba nie będą cieszyć. One są tylko czekoladowe. Wiem, właśnie byłam wczoraj bardzo rozczarowana. Właśnie po prostu białą czekoladą. Oj, aż opuściłam z wrażenia. Tam coś jest. Ale! Wow! Nie spodziewałam się tego, że mnie odrzuci. Miałaś tam środku karalucha czy co? Ale po prostu jest słone. Troszkę. Nie jest jakoś takie obrzydliwe. Okej, okay, ale nie spodziewałam się. A wiesz, to jest dobre? Te słone wnętrze. Co może być solą? Słona, biała czekolada, nie wiem. Dobra, dam coś bardzo dziwnego, po prostu tak mi to smakuje, ale jestem pewna, że czegoś takiego nie ma. Nie, no ja to przegram, ja już się zdenerwowałam. A może to jest jakaś współpraca KitKat i Wieliczka? Specjalna edycja soli z Polski. Oni by mogli to zrobić. Na spokojnie. Dobra, trudno, napisałam. Stwierdzam, że to są bardzo słabo, bardzo źle zrobiony popcorn. Popcorn? Tak, bo jest słony. A ja zapisałam sól. Zapisałam, że to jest sól. Ale jakby czaisz absurd, bo mi to smakuje to ma sens. Jak mleko z solą. No mleko z solą, no. Tak, no. Jest to biała czekolada z solą. Biała czekolada z solą? Czyli biała, to jest dokładnie to, co czułyśmy. Biała czekolada i sól. Ja muszę przestać wymyślać jakby konkretne rzeczy, tylko po prostu iść za śladem tego, co czuję i już. Ale czaisz, że się śmiałyśmy, że Wieliczka, on był naprawdę dobry. Bo biała czekolada jest mdła, ta sól dodawała takiego, no czegoś ciekawego w środku. Ale ja bym się nie odważyła czegoś takiego wyprodukować. No to jest Japonia. Dziwny, ale jeden z lepszych. A tak, zdecydowanie w ogóle ten jest, nie, ja nawet nie wiem, czy z tych, które dzisiaj jadłyśmy, to nie był najlepszy dla mnie, osobiście. W zasadzie chyba zjadłaś go jako jedynego w całości. Tak, bo nie był obrzydliwy, nie smakował mydłem. To prawda. No ja nie wiem, co zrobiłaś z tym KitKatem. O Jezu, dobra, ja wezmę ten brzydszy. On jest jakiś massacration. Ktoś chyba na nim usiadł. O Jezu, ten bardzo mocno pachnie aż tak od odległości. No, ja właśnie go niechcący zrzuciłam. I to pachnie jak Principolo. No dobra, tak, taką trochę taką starą właśnie... Czekaj, czekaj, czy to jest KitKat o smaku Principolo? Znowu współpraca z polską marką? Co? Czuję, czy to moje palce? Czy to, co to jest? Nie, to nie moje palce. Tak wspomnę, że jest napisane, że to jest KitKat Premium. Jaki? Premium po prostu. Aha. Premium. O kurde. Napisałam tutaj coś zupełnie nie premium, ale... no tak. To jest niedobre. Ale czemu...
A, bo ty nie lubisz czekolady. To jest bardzo gorzkie. No właśnie, pycha, taka gorzka czekolada. Ale czuję to bardzo dobrze. Znowu mam wrażenie, że to jest dokładnie to, co czuję. W tym KitKacie ja mam wrażenie... nie wiem, kim jestem. No chyba tak no. To odgryzę. Teraz smakuje inaczej niż przed chwilą. Ja już mam chyba. Nie. Nie wiem, czy ten aromat nie jest zbyt słaby na to, co myślę, że tu jest w środku, ale z drugiej strony... Dobra, niech będzie. No. Jakby... okej. Okay. Ty jesteś gotowa? No, chyba tak, ale... Dobrze. Dla mnie jest to gorzka czekolada z pomarańczą. Oooo. Bo to coś jest kwaśno-cierpkie. Ma takie jakby kwaśne pypki w sobie. Ja zapisałam coś podobnego, bo... Znaczy, dobra, zamiast gorzkiej czekolady napisałam brownie znowu. Bo jakby znowu mi to smaka jak brownie, ale nie wiem, jakieś takie... No, po prostu no bo to jest takie ciemno, takie tak, głęboko czekoladowe ciasto. Czyli zawsze ciemno-czekoladowe ciasto i ja napisałam, bo smakowało mi to jak malina. Takie coś malinowego było kwaśne, ale jak to rozwaliłaś, to miałam takie, że może to jest pomarańczowe. Ale no bo to jest pomarańczowe. Ale to ma taki, no to ma kwaskowaty, owocowy, nijaki posmak, więc... No więc ja mam zapisane brownie / czekoladowe ciasto, takie malinowe. Ogólnie nawet nie wiem, czy ja wypowiem dobrze tę nazwę, ale jest to tort Sachera. I mój Google powiedział, że to jest ciasto czekoladowe przekładane dżemem Morello. Boga! Czyli to nie jest ani... O! Tak, to jest... KitKat premium, a wielkość jest taka mało. Premium właśnie, wielkość jest premium. Jak w tych fancy restauracjach. W życiu bym tego nie zgadła. Wydawało mi się, że to jest takie a la malina, no... Ale Morella nie jest taka cierpka. Morella no jest słodziutka. To jest w ogóle... To nie ma żadnego sensu. No dobra, czyli nie zgadłyśmy. No nie, no dupa. Dupa. No nie, bo po co przyznawać tu pół punkta, jak to w ogóle... Jak to w ogóle żenada. Ten smak jest dosyć taki wymagający, więc bym dała za 2 punkty. A znamy to? Ten jakby... Jak składnik. O kurde. O, czekaj, ja to chyba... Ale co znam ten... No, ale tylko... O nie, Boże, dlaczego jakby... O Boże, totalnie wiem co... Tylko właśnie... Ale może... Ale dlaczego to jest w czekoladzie? Może to nie jest to. To musi brzmieć bardzo sprytnie i spyszne. To. Ty już rozgryzłaś ten sam smak, który ja rozgryzłam. Bo on jest tutaj bardzo oczywisty i bardzo pyszny. Pyszny, o, jest taki dobry. Zdecydowanie. Oglądam trochę anime. I to się tam pojawia. O. W sensie to jest taka rzecz, która totalnie mi do tego pasuje. Innej marki zupełnie jadłam słodycz o tym smaku, która smakowała dokładnie tak. Jak to nie jest to, to ja naprawdę usiądę. Nie ufam sobie już. Znaczy myślę, że po dzisiejszym dniu nigdy sobie w 100% nie zaufam. Mam bardzo, bardzo dużą zagłoskę teraz. Między dwoma smakami się trochę oscyluje. Ja zapiszę, między którymi smakami oscylujesz, bo ja wiem, że... Ja też zapiszę. Dla mnie to jest sernik z truskawkami, ewentualnie malinami, ale jest tabliczka Linta, jest tabliczka Milki, sernik truskawkowy i mają dosłownie identyczny smak. No ja mam zapisane właśnie też sernik z truskawką, jeszcze mam do tego czekoladę, no bo to jest składnik i ewentualnie ten drugi smak, który myślałam, to sakura, w sensie taki wiśnia, jakby taka wiśnia, kwiat wiśni, coś takiego. No bo to nie jest truskawka, która jest taka prawdziwa, dżemowa, tylko tak. To jest taka, trochę kosmetyczny jest ten smak owocu, więc nie zdziwiłabym się, jakbyś zgadła, ale no jakby zostanę przy swoim wyborze serniku z truskawkami, które brzmi no pewnie... Ale jest zbyt naprawdę... obwies i pewnie to jest ta sakura. Już się pogodziłam z tym, że będę ci śpiewać. Strawberry chocolate gâte, nie wiem, to jest po prostu taki deser, ale jest to po prostu po polsku ciasto truskawkowo-czekoladowe z rumem. Nie no, rumu to tam nie było. Nie w ogóle. Ale truskawkę wyczułyśmy. Może nie było w tym sernika, ja miałam zapisaną czekoladę też, no ale czekolada to jest obrys, nie? Więc no jakby tak, no. Zgadłyśmy, że to jest ta truskawka. No to daje nam to po pół punkta. Jest tutaj na opakowaniu nawet ostrzeżenie, że jest 0,09 alkoholu. I nie mogę, żeby dzieciom nie dawać. Nie zasługuję na tą końcówkę. Widzę, że już się pomiotło. No już jakby lecę. Słuchaj, powiem ci tak, fajnie było, bardzo przyjemnie, a ogólnie nie wiem ile mamy dokładnie punktów, ale wiem, że śpiewasz mi piosenkę na TikToku. Chciałabym, żeby była najpiękniejszą piosenką, jaką kiedykolwiek wymyśliłaś. I żeby była to oda do Agnieszki Grzelak. No temat możesz sobie sama wybrać. To ma być taka pieśń pochwalna. Czy nie, nie musi być, ale jakby do mnie, tak jakby do, no. Widziałam ten uśmiech, dobrze. Okej, fajnie było? Wow. Koszmarnie, nie? Nie przyjdę do ciebie więcej. Okej, fajnie, dzięki, pozdrawiam.